Realizatorem programu Fotorace Fotograficzny Wyścig jest firma Magnes TV, niezależna telewizja z pasją. Organizatorem programu jest Szkoła Tańca Zamek Anna i Wojciech Rozwałka, Biała Podlaska. Współrealizatorem programu jest firma Szojos Studio. Witam serdecznie. Znajdujemy się po raz kolejny w przepięknych wnętrzach hotelu Polonia w Grabanowie. Czas na 6 odcinek programu Fotorace Fotograficzny Wyścig. Studio programu Fotorace Fotograficzny Wyścig stanowią przepiękne wnętrza hotelu Polonia. Backstage programu chudnie w oczach. Dziś kolejny uczestnik zakryje obiektyw swojego aparatu i na dobre pożegna się z naszym fotograficznym wyścigiem. Któż to będzie? Gabrysia czy Katarzyna? O tym zdecydowaliście właśnie wy. Kto wie, może czekają nas kolejne niespodzianki? Zapraszam do studio. Za chwilę do studio programu poproszę piątkę uczestników, którzy nadal walczą o nagrodę główną. Jedna z dwóch zagrożonych dziewczyn opuści dziś program. Jeden uczestnik zdobędzie immunitet. Kolejna dwójka stanie w strefie zagrożenia. O losach naszych uczestników zadecydują jurorzy naszego programu. Oto nasi jurorzy. Adam Paluch. Patrycja Konarska. Przewodniczący jury Tomasz Rzeczkowski. Oraz człowiek, który o sztuce powiedzieć może bardzo wiele. Dyrektor Bialskiego Centrum Kultury, pan Mariusz Orzełowski. Kasiu, jesteś w strefie zagrożenia. Jak się z tym czujesz? Nie wiem, jak to się potoczy, ale losy są bardzo przewrotne, więc wszystko może się zdarzyć. Gabrysiu, jesteś drugą uczestniczką, która jest w strefie zagrożenia. Jak się z tym czujesz? Czuję lekki stres i niepewność, ale mam nadzieję, że moi fani dopisali i razem damy radę przejść dalej. Igorze, kim jest twój model? Mój model to Adrian Litewka, znany bialski wokalista. Gdzie odbyła się twoja sesja? W sali widowiskowo-konferencyjnej Bielskiego Centrum Kultury. Mateuszu, gdzie wykonałeś swoją sesję zdjęciową? Na lotnisku. Kto był twoim modelem? Janusz Maleńczuk. Czy jesteś zadowolony z sesji? Bardzo. Fotograficzny wyścig nabiera coraz większego tempa. Już teraz jedna z dwóch zagrożonych uczestniczek otrzyma od państwa szansę i powróci do wyścigu. Druga natomiast opuści studio. Dowiedzmy się, jaki jest państwa werdykt. Zapraszam uczestników pierwszej edycji programu Fotorace Fotograficzny Wyścig. Oto oni. Hubert Krawczyk. Igor Lewicki. Mateusz Stasiuk. Oraz znajdujące się w strefie zagrożenia Gabriela Prokopiuk oraz Katarzyna Olesiejuk. Witaj Gabrysiu, witaj Kasiu. Dziewczyny, nadeszła ta chwila, w której czas ogłosić decyzję naszych widzów. Zgodnie z państwa życzeniem w programie Fotorace Fotograficzny Wyścig pozostanie i nadal walczyć będzie Gabriela Prokopiuk. Gabrysiu, zajmij proszę miejsce wśród bezpiecznych uczestników. Szanowni Państwo, zgodnie z Waszą decyzją program Fotorace Fotograficzny Wyścig opuszcza dziś Katarzyna Olesiejuk. Zanim jednak zakryjesz obiektyw swojego aparatu, mam informację od jednego z uczestników naszego wyścigu i właśnie teraz chciałbym oddać mu głos. Szanowni widzowie, sprawy prywatne nie pozwalają mi kontynuować wyścigu. Z tego powodu chciałbym oddać swoje miejsce Kasi. Szanowni Państwo, jak powtarzamy od wielu tygodni, losy naszych uczestników są niezbadane. Sytuacja jest wyjątkowa. Regulamin przewiduje tego typu sytuacje. Żebyśmy mieli jasność, podczas jednego etapu odejść z programu może jeden uczestnik. Zobaczmy, czy jury programu wyrazi aprobatę dla decyzji Mateusza. Tak, jak najbardziej wyrażamy aprobatę dla tego pomysłu. Jest to zgodne z regulaminem. Odchodzi też jedna osoba, z tym, że w tym przypadku na własne życzenie zastępuje tą osobę, która musiałaby odpaść ze względu na rywalizację.
Na taką niespodziankę chyba nie był przygotowany nikt. Kasiu, Mateusz, który ani razu nie stał w strefie zagrożenia, którego prace od kilku tygodni zachwycają naszych jurorów, właśnie oddał ci swoje miejsce w programie. W związku z decyzją jury, powróć proszę na bezpieczne miejsce. Los bywa przewrotny. Mateuszu, czy ta decyzja jest już decyzją ostateczną? Tak, tu decyzję już przemyślałem dokładnie i to jest ostateczna decyzja. Szanowni Państwo, za zgodą i aprobatą jury, zgodnie z obowiązującym regulaminem, z programem Fotorejs Fotograficzny Wyścig, pożegna się dzisiaj Mateusz Stasiuk. Zerknijmy, jak zapamiętają jego udział nasze kamery. Nasze obiektywy ujmą każdy szczegół. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Ona mówi, że jest jej zimno, no przytulę. Mam chłopaka, przepraszam. Mateusz, co my tu dzisiaj robimy? No. Prawda, może być ciało, coś tam się zrobi, nie? Mateusz Stasiuk, to właśnie on żegna się dziś z naszym programem. Mateuszu, decyzja należy do ciebie. Ja tylko mogę pogratulować wspaniałych zdjęć, podziękować ci za udział w programie. Mamy dla ciebie upominek od sponsora programu. Sponsorem nagród pocieszenia dla uczestników opuszczających program jest firma Tel Access Biała Podlaska. Proszę o wręczenie nagrody. Mateuszu, to jest twój czas. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować jurorom za konstruktywną krytykę, dzięki której wiele się nauczyłem. Moje zdjęcia dzięki temu są sporo lepsze niż przed programem. Chciałbym podziękować również rodzicom oraz wszystkim znajomym. Chciałbym podziękować również rodzicom, jak i wszystkim znajomym, którzy przez cały czas trwania programu wspierali mnie. Pomagali mi realizować sesje. Mateuszu, zgodnie z zasadami naszego programu, zbliż się proszę do panelu jurorskiego. Zakryj obiektyw swojego aparatu i opuść nasze studio. Mateusz Stasiuk, wielkie brawa. Niezbadane są losy uczestników naszego programu. Już za chwilę czworo bezpiecznych uczestników stanie przed panelem jurorskim na indywidualną ocenę ich prac. W tym tygodniu prace wykonywali pod hasłem Show Must Go On. Czas na pierwszą opinię. Już teraz rozpoczynamy pierwszą indywidualną ocenę pracy. Przed panelem jurorskim stanie Hubert Krawczyk. Zapraszam. Witaj, Hubercie. Po raz kolejny, po raz szósty już stajesz przed panelem jurorskim. Czy czujesz się bezpieczny, czy czujesz, że to jest ten moment, w którym być może staniesz w strefie zagrożenia? Jestem świadomy kilku błędów, które popełniłem, ale jestem dobrej myśli.
i oby tak właśnie było. Przypomnijmy, zadaniem uczestników było zrealizowanie sesji zdjęciowej, zaproszenie do niej znanego celebryty, artysty naszego miasta oraz zrealizowanie sesji zdjęciowej pod hasłem Show Must Go On, a więc przedstawienie musi trwać i już teraz zobaczmy, jak radziłeś sobie na planie zdjęciowym. Hubercie, twoja sesja po raz kolejny chyba była bardzo owocna. Hubercie, sesja wydawać by się mogło owocna. Zobaczmy, co na temat twojej pracy powiedzą jurorzy. Tymczasem oddaję ci głos. Tak jak powiedziałem, jestem świadom kilku błędów, które popełniłem, ale jednak miejsce oraz otoczenie, w którym robiłem sesję, czyli sala widowiskowo-konferencyjna Bielskiego Centrum Kultury i oraz moja modelka Jadzia Kuzaka wypadły bardzo dobrze. Według mojej opinii znam Jadwigę z koncertów. Wydaje mi się, że zdjęcie oddaje jej nastrój, jej stylistykę, jej charakter, jej charyzmę artystyczną. Aczkolwiek mam pewną uwagę, bo sam tytuł show musi trwać. To zdjęcie w mojej ocenie jest zbyt statyczne, bardziej odzwierciedla takie dążenie Jadwigi, nawet ten wzrok ukierunkowany gdzieś w górę do jakiegoś takiego artystycznego ideału. Te dymy z tyłu troszkę stwarzają pewną formę takiego zdjęcia sztucznego, aczkolwiek oddaje on Jadwigę jako ten charyzmat artystyczny. Okej, Hubercie, twoje zdjęcia się zawsze wyróżniają. Wyróżniają się bardzo mocno spośród wszystkich prac. Najczęściej na plus. To był trudny temat, nie ukrywam. Bardzo trudny temat do oddania w jednej fotografii, statycznie. Każdy może różnie to interpretować. No, ja się tu doszukuję dobrych, dużo pozytywów, jeśli chodzi o stronę fotograficzną. Kadr jest ciekawy. Zbudowałeś tym światłem nastrój. Tak, mogłoby być w tym więcej ekspresji, więcej dynamiki, ale również może to skłaniać do refleksji, tak jak twoje zdjęcie, i do zastanowienia. Kompozycja jest ciekawa. No, na to zdjęcie chcę się chwilę popatrzeć. Myślę, że nie jest najgorzej. Twoje prace mają pewien klimat i ten klimat widać na tym zdjęciu. Bardzo podoba mi się kolorystyka, ten czerwony i niebieski dym. Bardzo duży plus. Szkoda tylko, że no właśnie za dużo się na tym zdjęciu nie dzieje. Hubercie, jeśli nadal byś robił takie zdjęcia, to według mnie nie masz najmniejszych szans, aby poczuć się, jak to jest być w strefie zagrożenia. Bardzo trudne warunki, które tutaj sobie stworzyłeś, zbudowały super klimat moim zdaniem. Ta kontra z tyłu, oświetlająca, podkreślająca te włosy, rewelacja. Modelka świetna, tutaj pan zna, ja nie znam, ale autentycznie poznałbym i zrobiłbym sesję, bo świetnie pozuje, super skupienie. No, pokazałeś, że show nie musi być krzykliwe, nie? Że może być jakieś skupienie. Dla mnie bardzo fajne zdjęcie. Hubercie, wysłuchaliśmy już opinii naszych ekspertów na temat twojej pracy.
Nic dodać, nic ująć. Artystka, jak się patrzy. Pozdrów Jadzie, jeśli będziecie się jeszcze widzieć. Cieszę się, że zaprosiłeś właśnie ją. Tymczasem o końcowym werdykcie dowiesz się już niebawem, a teraz zapraszam cię na backstage, gdzie czeka na ciebie Marysia. A ja przed panel jurorski zapraszam kolejnego uczestnika. Oto Igor Lewicki. Witaj, Igorze. Jak samopoczucie? Może być. Jakoś tak niepewnie brzmisz. Boisz się, że dzisiaj może być strefa zagrożenia? Po raz trzeci? To byłoby już całkiem za dużo. I oby powtórzyła się historia sprzed tygodnia. Pamiętaj, że mamy jeszcze dzisiaj immunitet, który być może trafi właśnie do ciebie. No cóż, pozostawiam cię face to face z naszymi ekspertami. Show must go on. Zobaczmy, co powiedzą na temat twojej pracy. Zdjęcie zrobiłem z Adrianem Litewką, znanym białskim wokalistą. Warto też zaznaczyć, że jest moim sąsiadem. Zdjęcia zrobiliśmy na podwórku, wyszło bardzo spontanicznie. Wydaje mi się, że dobrze ukazałem jego pasję, że show jest także w nas. Nie potrzebujemy publiczności. W każdej chwili możemy wyjść, zagrać i cieszyć się z tego, co robimy. Dziękuję. Bardzo ciekawe zdjęcie. Znam również Adriana Litewkę i bardzo sympatyzuję z jego talentem. Faktycznie oddaje to zdjęcie jego charakter. On jest bardzo rozwinięty artystycznie, bardzo pięknie śpiewa, ale tak naprawdę chce dotknąć każdego instrumentu muzycznego. Widzimy tu trąbkę, akordeon, gitarę. Przypomina mi to trochę takie lata 70., kiedy kapele grały tak właśnie na różnych uroczystościach, weselach, wydarzeniach, kiedy stali na betonie, wszędzie rozrzucone mikrofony. Jedyną rzeczą, która denerwuje mnie tutaj w tym zdjęciu, to jest ten dym, który moim zdaniem jest niepotrzebny. Byłoby ciekawsze zdjęcie, czyste, bez tego dymu. Dziękuję. Gorze, twoje zdjęcia, no, poprzednie było rewelacyjne, to natomiast, no, posiada kilka wad takich fotograficznych. Kadr, przede wszystkim kadr. Fotografujesz główny bohater, gra na gitarze, obcinasz kawałek gryfu. Byłoby zostawić całość, mikrofon, który jest w pionie, no, praktycznie stoi centralnie przed bohaterem. Gdybyś zrobił dwa kroki w prawo, miałbyś ciekawsze ujęcie, ok? To są moje uwagi co do kadru. Mocne, twarde światło dodaje charakteru, no, jakiegoś takiego mocniejszego wyrazu. To zdjęcie jest sensowniejsze i tak, ja bym tu widział taką dynamikę, wiesz, ten główny bohater ze zgiętym kolanem jedzie taką fajną solówkę, wiesz, i w tym momencie ty robisz to zdjęcie. Byłoby genialne, byłoby pełne ekspresji. Twoje podejście do tematu w każdym odcinku jest bardzo oryginalne. Ale poprzednie twoje zdjęcie było bardzo dobre i już tylko na tym się skupiłeś. Robisz bardzo podobne zdjęcia, każde jest czarno-białe, przez to twoje prace są nudne i wiele nie wnoszą. Więc w następnym odcinku chciałabym, abyś zrobił inne zdjęcie niż czarno-białe. Chcę zobaczyć, jak bawisz się światłem, kolorami. Gorze, w poprzednim odcinku z super zdjęciem wyszedłeś z kryminału, wszyscy to pamiętamy, a tu się szykuje, myślę, odsiadka w strefie zagrożenia i to będzie już recydywa w twoim wypadku. Więc tak, zaangażowałeś spore środki, jest ten dym, który też uważam, że jest zbędny, jest sporo instrumentów, ale kadr ogólnie jest nieciekawy. Tak jak Tomek wspomniał, obciąłeś ten gryf, no i tak ogólnie no, nie słychać muzyki na tym zdjęciu. Dla mnie jest słabe, jak na ciebie jest bardzo słabe. Igorze, co czujesz tak teraz na bieżąco? Po tym, co usłyszałeś od naszych ekspertów. Szczerze mówiąc, jeszcze nic. No dobrze, teraz za chwilę udasz się do pokoju gwiazd, tam weźmiesz dwa głębokie wdechy i będziesz mógł o swoich emocjach porozmawiać z Marysią. Tymczasem dziękuję ci bardzo. Zapraszam do pokoju gwiazd. Chyba robi się coraz bardziej gorąco, ale show must go on. A przed panel jurorski zapraszam kolejnego uczestnika. Gabriela Prokopiuk. Witaj, Gabrysiu. Bardzo miło mi cię widzieć, uśmiechniętą. Wyszłaś obronną ręką, przypomnijmy, dzięki głosom widzów ze strefy zagrożenia. A teraz
indywidualna ocena twojej pracy. Być może zdarzy się tak, że trafisz z powrotem do strefy zagrożenia. Oczywiście trzymamy kciuki, oby tak się nie stało. Zerknijmy proszę, jak Gabrysia realizowała swoje zadanie. Temat zadania Show Must Go On. Gabriela Prokopiuk, znajdująca się obecnie w strefie zagrożenia, realizuje kolejne zadanie. A może teraz tamtą stronę? W tym tygodniu modelką Gabrysi jest Daria, reprezentująca szkołę tańca Kontra w Białej Podlaskiej. Jest okej? Okay? Daria, jak ci się współpracuje z Gabrysią? Dobrze. To dobry fotograf? Będziesz... Jaką masz nadzieję, że te zdjęcia będą udane? Taką mam nadzieję. Trzymaj kciuki, żeby przeszła do kolejnego odcinka. Gabrysiu, chyba zabawa była dość przednia w trakcie realizacji tego zadania. Tak, było bardzo wesoło, choć warunki były trudne. A skusiłabyś się na taką prywatną lekcję tańca? Nie, to chyba nie dla mnie. Dobrze, skoro czujesz się dobrze w fotografii, to może przy tym pozostań. Zobaczmy, co na temat twojej pracy powiedzą nasi eksperci. Modelką z mojego zdjęcia jest Daria Daniluk, uczennica baletu w Szkole Tańca Kontra. Zrobiliśmy sesję na dachu, choć warunki były trudne tak samo dla mnie i dla niej. To myślę, że zdjęcia mimo wszystko wyszły dobre. Chciałam zdjęciami na dachu pokazać to, że show może być wszędzie, nawet na dachu, i swoją sztukę i talent również można pokazywać wszędzie drugiej osobie. Dziękuję. Powiem szczerze, że mam trudności z określeniem i wypowiedzeniem kilku zdań na temat tego zdjęcia. Trochę mnie intryguje, trochę mnie denerwuje. Być może to właśnie o to między innymi chodziło. Nie wiem, co powiedzą na to zawodowi tancerze, jaki jest układ palców w tym szpagacie w locie, układ stóp. Oto też dla zawodowych tancerzy, jeżeli chodzi o fotografowanie tancerek i tancerzy, jest bardzo ważne. Myślę, że to, co powiedziałaś, że chciałaś przedstawić, że sztuka może być wszędzie, jest jakimś nośnikiem w tym zdjęciu, jeżeli chodzi o ten wyraz artystyczny. Jednakże, mówię, to zdjęcie mnie bardzo intryguje. Nie wiem, czy bym swoim tancerzom, czy w ogóle tancerzom, czy artystom kazał tańczyć na dachu. Być może to jest ten powód, bo są sale baletowe, są sale koncertowe, są piękne, wielkie teatry i tam również można swój talent pokazywać. A Gabrysiu, dużo ekspresji, dużo dynamiki w tym zdjęciu. Ciekawy pomysł, gratuluję. Minus za kompozycję. Trochę mi przeszkadza postać tej osoby i tło. Jeżeli byś na tym dachu leżała w cudzysłowie z tym aparatem, miałabyś tą postać na tle czystego nieba, może byłoby ciekawsze. Ewentualnie można było to zrobić zupełnie w nocy i oświetlić jednym kierunkowym, twardym światłem. Miałabyś bardzo fajne sylwetkowe oświetlenie. Ale szukasz. Dobrze. Osobiście uważam, że to jedno z najlepszych zdjęć dzisiaj. Pokazałaś tancerkę nie tylko na scenie, ale także w czasie prób. To, czego nie widzimy w czasie trwania show. Więc bardzo duży plus. Gabrysiu, miałaś świetną modelkę, uchwyciłaś ją w idealnym momencie, to brawa dla ciebie za to. Dobrałaś odpowiednie parametry, tutaj fotografując, że ta modelka nie jest rozmazana, zamroziła się ten jej ruch, to jest bardzo fajne.
ale drugi plan nie istnieje. Tło jest fatalne. Przerobiłeś te zdjęcie bardzo późno, było ciemno, wyciągałaś z cieni i te kolory też nie są naturalne na tej modelce. Tam nie była użyta lampa, a to wygląda jakbyś błysnęła lampą, prawda? No, drugi plan nie istnieje. Modelka bardzo fajnie zatrzymana, ale jak na ciebie słabo. Gabrysiu, wysłuchałaś już opinii naszych ekspertów, naszego gościa specjalnego na temat twojej fotografii. Ja uważam, że to jest zdjęcie wysokich lotów. Mam również nadzieję, że twoją pracę docenią nasi internauci, bo właśnie ich zdanie coraz bardziej liczy się w naszym programie. O tym przekonacie się w kolejnym odcinku, ale zanim ćwierćfinał, Gabrysiu, jeszcze na chwilę zapraszam cię do Pokoju Gwiazd, a później werdykt. Zapraszam na backstage. Krok za krokiem zbliżamy się ku mecie. Wygrać może tylko jeden. Atmosfera rośnie, emocje coraz większe. A tymczasem zobaczmy, co na temat zdjęcia kolejnego uczestnika powiedzą nasi eksperci. Zapraszam do siebie Katarzynę Olesiejuk. Witaj, Kasiu. Nawet nie pytam, jak się czujesz, bo emocje są dzisiaj dość duże. Regulaminowo, przepisowo, dzięki bardzo szlachetnemu zachowaniu Mateusza, pozostałaś w wyścigu. Miejmy nadzieję, że to tylko sprawi, iż twoje prace w kolejnych etapach naszego wyścigu będą już perfekcyjne, właśnie dla niego. Tymczasem czas ocenić dzisiejsze zdjęcie pod hasłem Show Must Go On. Zobaczmy, jak realizowałaś swoje zadanie. Kim będziesz? Jaka jest twoja rola? Prowadzący. Fotorejs. Moja rola? Cześć. Jak widać na załączonym materiale, zabawa była całkiem niezła. Potwierdzam i Kasiu, zanim zostawię cię przed panelem jurorskim na indywidualną ocenę tej pracy, chciałbym ci bardzo serdecznie podziękować w imieniu swoim i Judyty za zaproszenie do tej cudownej sesji zdjęciowej. Tymczasem posłuchajmy, co powiedzą o twojej pracy nasi eksperci. Do swojej sesji zaprosiłam Damiana Czpila i Judytę Skwarę. Są oni aktorami Teatru Ulicznego Ognia Antidotum z Bielskiego Centrum Kultury. Przyznam szczerze, że są oni dla mnie bardzo bliskimi osobami, ponieważ także jestem członkiem teatru. Na zdjęciu przedstawiłam walkę dobra ze złem. Damian jest na szczudłach i ukazuje swoją wyższość dobra. Judyta natomiast przedstawia zło swoim strojem i swoją miną. Mi jest bardzo trudno mówić o Teatrze Antidotum, bo to jest jedna z najbardziej moich ulubionych form Bielskiego Centrum Kultury, ale tutaj oceniamy jakby wyraz artystyczny twojego zdjęcia. Szczerze to tak powiem, że nie do końca mi do mnie to przemawia. To, co powiedziałeś przed chwileczką, jakby w tym odbiorze na zdjęciu, walka dobra ze złem, ten ogień, być może warto by było to zdjęcie zrobić wieczorem, późnym wieczorem, zupełnie
ująć to w innym kadrze, nie na terenie Parku Radziwiłłowskiego, tylko w jakimś zupełnie innym plenerze. Nie wiem, to na co też powinni zwrócić może uwagę osoby, które zajmują się teatrem ulicznym czy teatrem ognia, czy tak wyraźne te wychodzące ze spodni bardzo brzydkie szczudły, czy one się powinny znaleźć na ujęciu, bo ja wiem o tym, że reżyserzy, którzy chcą być fotografowani, albo aktorzy, tancerze, mają swoje wizje, mają swoją charakterystykę i też wiedzą, jaki standard obowiązuje w pokazywaniu tego typu teatrów. A więc to troszkę jakby nie odzwierciedla tego, co mówiłaś, tej walki dobra ze złem. Inny plener, inna charakterystyka, inna kolorystyka, być może właśnie ta kolorystyka ze zdjęcia kolegi z Jadwigą byłaby ciekawsza w tym zdjęciu niż ten czysty Park Radziwiłłowski. Kasiu, od strony fotograficznej, kompozycja jest ciekawa, ciekawa oś optyczna, robiłaś to z pewnej wysokości, brawo Ci za to. Gdybyś robiła to z tradycyjnej pozycji, ziemi nie byłoby fajnie. Kadr jest wypełniony, światło jest na plus. Myślę, że fotograficznie to jest takie dobre zdjęcie. Nie bardzo dobre, ale jest dobre. Czy oddałaś temat? No tak powiedzmy połowicznie. W sumie jak schodzimy ze sceny i zaczynamy życie, to też jest dalej sztuka, nie? Ale dla mnie bardzo pozytywne zdjęcie. Twoje zdjęcie jest bardzo naturalne. Tutaj wszystko mi pasuje, oprócz tego tła. Szkoda, że tło mogłoby być bardziej ciemne. Tutaj jest za dużo białego koloru. Ale gdyby nie to, to byłoby bardzo dobrze. No, przyznam, że twój wóz strażacki z poprzedniej sesji trochę zgasił mój entuzjazm, ale ten ogień go rozpala na nowo. Jest fajnie. Przede wszystkim zdjęcie zmusza do myślenia. Ja od wczoraj nie mogę rozgryźć, czy ten wyrośnięty cherubinek to jest aniołek, czy to Prometeusz. Dalej nie mogę ustalić, ale tak na poważnie to w temat trafiłaś. Fajny, szeroki kadr. Technicznie jest nieźle. Jest jakaś symbolika, te ognie, te sześć sztuk. No, dla mnie jest poprawa, zdecydowana poprawa od ostatniego zdjęcia. Kasiu, usłyszałaś już opinię naszych ekspertów na temat tej fotografii. Jeszcze raz dziękuję Ci za zaproszenie. Ja jestem bardzo zadowolony, a najważniejszą opinią jest opinia artystów, których miałaś zaprosić do tego zadania. Tymczasem, no cóż, zapraszam Cię na backstage, gdzie czeka na Ciebie Marysia. Dziś wyjątkowo na specjalną prośbę Mateusza, który oddał swoje miejsce w programie, jego praca zostanie poddana opinii naszych ekspertów. Zapraszam Mateusza do studia. Witaj Mateuszu ponownie. Wiem, że bardzo zależało Ci na tym, aby usłyszeć po raz ostatni w naszym programie opinię naszych ekspertów na temat zdjęcia, które wykonałeś w tematyce Show Must Go On. Jesteś gotów? Tak. W takim razie zostawiam Cię face to face z naszymi ekspertami. W mojej ocenie najlepsze zdjęcie tego odcinka. Oddające Janusza Maleńczuka takim, jakim on jest. Janusz Maleńczuk na żywo na tym zdjęciu, można powiedzieć. Zakręcony, zapędzony w ciągłym biegu artystycznym, życiowym, ale jednak kochający to, co najbardziej potrafi i najlepiej robić, czyli śpiewa, gra, tło, w mojej ocenie, oddające jego charakter, jego życie. Te rysy linii samochodowych, opon, fantastycznie ujęte i ten cień perkusji, który też pięknie oddaje, bo rozumiem, że on jest naturalny od słońca, niepodświetlony. Zatem zdjęcie tak naprawdę modelowe dla Janusza, żeby mógł prowadzić swój album artystyczny. Dziękuję za to zdjęcie. O, Mateusz, szkoda, że odchodzisz. Twoje zdjęcia wszystkie w każdej edycji były zawsze powyżej średniej. I to tak sporo na plus. Również to zdjęcie jest zdecydowanie się wyróżnia. No, bardzo dobry światłocień. Wybrałeś dobry kadr, dobrą porę, dobre ujęcie. No i tło jest takie przemawiające. Tak, te ślady opon dają do myślenia, budzą refleksję. Ciekawa kompozycja. Duży plus.
To zdjęcie jest dowodem na to, że do samego końca trzymasz bardzo wysoki poziom. Mam nadzieję, że jak odejdziesz z tego programu, który właściwie już odszedł. Teraz, gdy... Mam nadzieję, że teraz po odejściu z tego programu dalej będziesz trzymał ten poziom, dalej będziesz się kształcił i rozwijał w tym kierunku. Mateuszu, zaangażowałeś świetnego muzyka z charyzmą. On tu bardzo, bardzo fajnie pasuje do tego kadru. Komponujesz świetny kadr, szeroki, w ciekawej tonacji, bardzo dobre BW. Ten cień, tak jak to wspomnieli poprzednicy, też jest świetny. Nie ma za dużo rekwizytów, jest tak czysto. Naprawdę fajnie skomponowałeś kadr. Przyczepię się do jednej rzeczy. Pokazujesz perkusistę, nie pokazujesz jego dłoni. Te pałeczki powinny ciąć powietrze. Tego mi brakuje. Nadałoby to rytm temu zdjęciu. Poza tym, jak zwykle u Ciebie, świetne zdjęcie. Mateuszu, każda opinia naszych ekspertów jest wspaniałą i bezcenną lekcją. Ja również, jak powiedziała Patrycja, mam nadzieję, że po odejściu z naszego programu będziesz się dalej rozwijał, kształcił i że fotografia pozostanie przy Tobie już na zawsze, bo zdjęcia, jakie przedstawiłeś w naszym programie, były naprawdę rewelacyjne. Gratuluję Ci wszystkich sesji zdjęciowych. Tymczasem to była już ostatnia ekspercka opinia, jaką usłyszałeś w naszym programie. Do zobaczenia podczas wielkiego finału. W zeszłym tygodniu uczestnicy naszego wyścigu zaprosili do współpracy najbardziej popularnych artystów naszego miasta. Wykonali sesję zdjęciową pod hasłem Show Must Go On, a już teraz kolejna dwójka zagrzeje miejsce w strefie zagrożenia. Zaprośmy do studio naszych fotografów. Oto uczestnicy programu Photo Race: Hubert Krawczyk, Igor Lewicki, Gabriela Prokopiuk oraz Katarzyna Olesiejuk. Kochani, jesteśmy już na półmetku naszego fotograficznego wyścigu. Pozostało Was czworo. Dwoje z Was zagrzeje bezpiecznie miejsca na tych właśnie krzesełkach, a dwoje, no cóż, powalczy w strefie zagrożenia. Zanim poznamy oficjalny werdykt naszych ekspertów, nasz gość specjalny przyzna za chwilę immunitet. Będzie to Gabrysia Prokopiuk. Dostaje ode mnie immunitet za to intrygujące i, tak jak powiedziałem wówczas, denerwujące mnie zdjęcie, bo ono intryguje. I dlatego daję Ci szansę, tak jak tutaj też koledzy jurorzy powiedzieli, żeby w kolejnych odcinkach te zdjęcia były jeszcze bardziej intrygujące, a przede wszystkim lepsze i ciekawsze. Panie Mariuszu, w imieniu całej ekipy naszego programu bardzo serdecznie chcielibyśmy podziękować Panu za to, że zgodził Pan się wziąć udział w szóstym już odcinku naszego programu. Pańskie zdanie jest dla nas bardzo cenne, jest Pan niepodważalnym autorytetem w świecie sztuki i zgodnie z Pana wolą, Gabrysiu, zapraszam Cię na bezpieczne miejsce. Tymczasem troje uczestników czeka na werdykt. Pierwszym zagrożonym dziś uczestnikiem, który powalczy po raz kolejny o głosy naszych internautów, jest Igor Lewicki. Igorze, jak powiedział Adam, recydywa. Proszę Cię o zrobienie kroku w tył. Dwoje uczestników: Hubert Krawczyk, Katarzyna Olesiejuk. Bezpiecznym uczestnikiem Photo Race, fotograficzny wyścig, jest dziś Hubert. Zapraszam Cię na miejsce. Werdykt jury zapadł. To będzie wyrównany pojedynek. Po raz trzeci do strefy zagrożenia trafił Igor Lewicki i po raz trzeci trafiła do tej strefy Katarzyna Olesiejuk. O tym, który z dwojga zagrożonych dziś uczestników zagrzeje miejsce w odcinku ćwierćfinałowym, zadecydujecie właśnie Wy. Tymczasem cała czwórka podejmie kolejne zadanie. Wysłuchajmy treści zadania numer 6. Zadanie numer 6.
czas na motyw miłości. Uczestnicy programu PhotoRace mają obowiązek zrealizowania sesji zdjęciowej pod hasłem Zakochana para Jacek i Barbara. Zawodnicy mogą dowolnie zinterpretować podane im hasło. Po terminowym wykonaniu zadania każdy z uczestników przedkłada na panel jurorski tylko jedno zdjęcie z motywem miłości, które będzie podlegało ocenie naszych ekspertów. Uwaga! Jako że finał zbliża się wielkimi krokami, czas podnieść poprzeczkę. Uczestnicy mają obowiązek podjęcia i terminowego wykonania zadania dodatkowego. Na panelu jurorskim znajdują się cztery koperty, a w nich treści czterech zupełnie różnych zadań, autorami których są widzowie naszego programu. To właśnie oni w przyszłym tygodniu gościnnie zasiądą w loży jury i zaopiniują efekty pracy naszych fotografów. Obydwie sesje muszą odbyć się na terenie miasta Biała Podlaska po raz kolejny. Liczyć się będzie zgodność z tematem i celem zadania, poprawność merytoryczna, wartość artystyczna oraz parametry przygotowanych plików. Na wykonanie zadania uczestnicy mają równo 6 dni. Powodzenia! Szanowni Państwo, poznaliśmy treść zadania numer 6. Tym razem uczestnicy naszego programu muszą wykonać podwójną robotę. Poprzeczka idzie ostro do góry, a w przeciągu 6 dni nasi zawodnicy wykonają aż 2 sesje zdjęciowe. Jedną z tych sesji podyktowali widzowie naszego programu. Już teraz poproszę o koperty do rozlosowania wyznaczonych tematów. Marysia na panelu jurorskim pozostawiła 4 koperty, a ich zawartość poznamy już za chwilę. Jako pierwsza tytuł swojego zadania specjalnego wylosuje Gabrysia. Otwórz kopertę. I już teraz przeczytaj na głos tytuł zadania oraz imię i nazwisko autora. Temat: portret dziecka, autor Małgorzata Michaluk. Gabrysiu, czy jesteś gotowa na wykonanie podwójnego zadania? W takim razie nie zatrzymuję cię dłużej. Zapraszam cię na backstage. Hubercie, twoja kolej. Temat: autoportret, autor Monika Sawczuk. Gotowy do wykonania zadania? Zapraszam cię na backstage. Igorze, pozwól, że panią pierwszeństwo. Kasiu, zapraszam cię do panelu jurorskiego. Temat: piąte koło uwozu, autor Karol Brodawka. Kasiu, trzeci raz w strefie zagrożenia, ale chcieć to móc. Widzowie na pewno wspomogą cię w tym pojedynku. Tymczasem zapraszam cię na backstage. Igorze, ostatnia koperta czeka na ciebie. Temat: piękno duszy, autor Magdalena Wiciawi. Igorze, znasz już treść zadania specjalnego. Czy jesteś gotowy do wykonania podwójnej sesji? Zapraszam cię na backstage i powodzenia. Z programem pożegnał się dziś Mateusz Stasiuk, oddając honorowo swoje miejsce w programie Katarzynie. Ta z kolei decyzją jury po raz trzeci grzeje ławę rezerwowych, a obok niej również po raz trzeci Igor Lewicki. O tym, kto zostanie w programie, a kto opuści go w ćwierćfinałowym odcinku, zadecydujecie wy. Kasiu, po raz kolejny trafiłaś do strefy zagrożenia. Jak się z tym czujesz? Przyznam szczerze, że trochę mi smutno, bo dostałam szansę od Mateusza na zostanie w tym programie. No ale niestety trafiłam do strefy zagrożenia, więc trochę mi smutno. Igorze, ty po raz kolejny również jesteś w strefie zagrożenia. Jak twoje odczucia? Powiem szczerze, że to robi się już powoli nudnym. Mam dość, nie chce mi się, ale cóż, jestem sobą i za cholerę się nie poddam. Abrysiu, czy masz już jakiś pomysł na sesje zdjęciowe? Na razie emocje jeszcze nie opadły, także o tym nie myślałam. Dopiero wszystko w domu na spokojnie będę obmyślać plan na następne sesje. Co sądzisz o opinii jury? Zgadzasz się z nią, czy nie bardzo?
Z większością tak, aczkolwiek z niektórymi jury nie zgadzam się co do kryteriów oceny zdjęcia. No ale większość była słuszna i adekwatna. Czy masz już pomysł na wykonanie sesji zdjęciowej z zadania specjalnego? Jeszcze nie, emocje ciągle górują i muszę chwilę odsapnąć, żeby pomyśleć. Mateuszu, piękny gest. Oddałeś swój głos dla Kasi. Dostała drugą szansę. Jak myślisz, wykorzystają? Mam nadzieję, że tak. Szkoda trochę, że trafiła do strefy zagrożenia, ale mam nadzieję, że wykorzysta tę szansę. Szanowni Państwo, chciałabym bardzo serdecznie podziękować Mateuszowi za to, że oddał mi swoje miejsce. Jest bardzo dobrym fotografem i robi cudowne zdjęcia. Mam nadzieję, że Cię nie zawiodę. Dziękuję. Szanowni Państwo, już za tydzień odcinek ćwierćfinałowy. Ten odcinek i to spotkanie będzie naprawdę bardzo wyjątkowe. W pierwszym etapie naszego programu, w rundzie pierwszej, w loży jury zasiądzie czworo autorów zadania specjalnego, które usłyszeliśmy w dzisiejszym odcinku. W rundzie drugiej, przy panelu jurorskim, zasiądą eksperci naszego programu. I to oni właśnie ocenią zadanie pod hasłem Zakochana para Jacek i Barbara. W ostatniej części naszego ćwierćfinałowego spotkania przy panelu jurorskim zasiądą organizatorzy konkursu. To właśnie oni opowiedzą o znaczeniu zadań specjalnych i na podstawie właśnie tych zadań przyznają immunitet. Uczestnik, który zgarnie immunitet z rąk organizatorów programu, otrzymuje automatyczny awans do wielkiego finału. O tym, kto jako drugi przejdzie do finału, po raz ostatni w strefie zagrożenia, zadecydujecie właśnie Wy. Do zobaczenia! Studio programu Fotorejs Fotograficzny Wyścig stanowią przepiękne wnętrza hotelu Polonia. Specjalistyczne warsztaty fotograficzne ufundował sponsor Nagrody Głównej Studio Fotograficzne Fotos, ulica Ciasna 1, Biała Podlaska. Sponsorem nagród pocieszenia dla uczestników opuszczających program jest firma Tel Access Biała Podlaska. Realizatorem programu Fotorejs Fotograficzny Wyścig jest firma Magnes TV, niezależna telewizja z pasją. Współrealizatorem programu jest firma Shoyos Studio. Patronem medialnym programu są Tygodnik Słowo Podlasia. Organizatorem programu jest Szkoła Tańca Zamek Anna i Wojciech Rozwałka Biała Podlaska.